Zastanówmy się dziś nad tym, z czego składa się nasza dusza. A więc, czym jesteśmy w tej fizycznej rzeczywistości? Jesteśmy tym, po części, czym i kim byliśmy w poprzednich życiach. Poprzednie życia warunkują to, kim jesteśmy teraz. Jesteśmy tymi składowymi częściami poprzednich żyć. Te życia, które mają największy wpływ na zrealizowanie planu obecnego fizycznego życia, są częściami składowymi naszej duszy teraz. Nasze ja tam, jako iloraz inteligencji, zrozumienia i miłości wszystkich naszych ludzkich doświadczeń, wybiera, dokonuje wyboru w połączeniu z nami, przy naszej akceptacji, z zaznaczeniem naszej wolnej woli, te części poprzednich żyć, te cechy charakteru, te wiodące umiejętności na składową tego fizycznego życia, tej duszy, którą jestem ty, ja, teraz, aby zrealizować cel tego fizycznego życia, zadanie, aby móc w sytuacji, która nastąpi, która już nastąpiła, zachować się tak, jak mieliśmy się zachować. Nasze życie jest przeznaczeniem, w którym my możemy zmieniać ścieżki tego przeznaczenia. Ale cel pozostaje niezmienny. Celem jest rozwój. Celem jest zdobywanie doświadczeń zbliżających nas do źródła, przynoszących źródłu nowe elementy, nowe smaki poznania, które powodują, że samo źródło staje się lepsze. Oto świat i życie, które wokół nas dzieje się nieubłaganie. Koleje losu i historii zlewają się w całość. Recesje, stagnacje, progresy, wszystko to jest nieistotne. My w tym, zdobywając doświadczenia, stajemy się pełniejsi. Wzrastamy. Czasem upadamy, ale również i to jest naszym doświadczeniem. Trwajcie, nie bójcie się. To tylko fizyczna rzeczywistość, iluzja, która lubi się zmieniać.